Gofry mogą po prostu być. Gofry mogą być zjedzone po prostu bez niczego, lub z polewą czekoladową, lub na przykład z konfiturą, z bitą śmietaną, z lodem waniliowym. Może się serwować jako deser, jak zrozumiałeś, ale też idealnie są na przykład na śniadanie. A jak się je robi? Robi się je tak. Ja to zrobię z pomocą dzisiaj miksera. Jak nie masz miksera, po prostu musisz to robić ręcznie, ale będzie identyczny efekt końcowy, zobaczysz. Na początku muszą przyszywać mąkę, wtedy ona jest bardziej puszysta i ma to totalnie inną konsystencję. Poza tym czasami są rodzaje grudki, które po prostu lepiej jest złamać dzięki właśnie przesiewaniu. I tutaj mam 250 gram cukru deserowego. Dodając taką ilość cukru, sierotku, ciasto do gofrów, będziemy odzyskać gofry, które będą bardziej chrupiące, dlatego że ten cukier delikatnie się rozpuści i zrobi nam taką skorupkę na górze. Mam tutaj 20 gram świeżej drożdży, które potrzebuję rozpuścić środku mleka. Tutaj mam 200 ml mleka. Potrzebuję połowy dodawać środku garnka i pogrzeję mleko. Mleko nie może być za gorące. Jakbyś po prostu dodawał drożdże do gorącego mleka, bardzo gorące, to zabijasz wtedy drożdże. I to powoduje, że po prostu gofry będą płaskie, nie będą rosnąć. I dodaję 20 gram świeżej drożdży do środka. Delikatnie mieszam, żeby totalnie rozpuścić świeże drożdże. Idealne. Drożdże są dobrze rozpuszczone w środku mleka. Jak widzisz, mi zostało jeszcze tutaj 100 ml mleka. Do środka dodaję piwo, 150 ml. To powoduje, że oczywiście będę miał piękny smak, ale poza tym gofry będą bardzo pompowane. I potrzebuję podzielić teraz 3 żółtko od 3 białek. I z pomocą teraz widelcem pomieszam całość. O, idealne. Potrzebuję jeszcze dodawać ścipty soli. No i po prostu teraz włączam mikser i mieszam wszystko. Zaczniemy na początku od zawartości mleka, piwa i jajka. Okay. Teraz dodaję właśnie mleko razem z drożdżami. I mieszam tego dosyć teraz energetyczne, żeby nie mieć grudki. I widzisz, mam tutaj 200 gram masła rozpuszczone. Troszeczkę podnosiłem mu temperaturę, żeby odzyskać masło, które nazywamy masło migdałowe. On wtedy ma troszkę inny kolor i ma zdecydowanie bardziej wyrazisty smak i zapach. Dodaję cały czas mieszając. Pamiętaj o tym, żeby masło nie było za gorące, dlatego że jak będzie za gorące masło, to też zabijasz właśnie drożdże. No i tak jak jest, widzisz, ja to przykrywam z pomocą czystą ciereczkę i najlepiej jest, żeby ten ciasto leżakował w ciepłym miejscu całą noc. Jak nie masz całą noc, tak jak ja dzisiaj, to minimum 2 godziny w ciepłym miejscu musi to leżakować, czyli mam 2 godziny. 2 godziny minęło, dwie godziny minęło, ciasto już ładnie urósł, ja w międzyczasie ubiłem śmietany. Ja dodaję troszeczkę jeszcze do ubitej śmietany cukru pudru. O i super, widzisz, ubite śmietany, przygotowane. Od razu przygotuję właśnie rękaw cukierniczy. Proste rzeczy są najlepsze. Dobre, ubite śmietany, 36%. Ale ja nigdy nie widziałem kalorii, nigdy nie powiedziałem cześć kalorie, mam na imię Pascal, albo cześć cholesterol. Nie wiem co to jest, nigdy nie widziałem tego. I wypełniam rękaw cukierniczy ubitą śmietanę. Voilà, cały rękaw cukierniczy jest wypełniony ubitą śmietanę. Hop. Hop, hop. Uwaga, uwaga, uwaga. Voilà! Zobacz, pięknie wygląda. Dwa razy więcej urósł. I kolejną rzecz, z której jestem naprawdę dumny. Czy mogę ci go przestawiać? Proszę bardzo. Jest to właśnie moją gofrownicą, która już ze mną współżyje 25 lat. Kupiłem ją 25 lat temu. Jest to rosyjska właśnie gofrownica. Ona jest idealna. Dzięki niej wychodzą piękne, ładne gofry. Czyli widzisz, bardzo jest to gorące. Biorę troszeczkę tłuszczu, nasmaruję teraz kraty w każdej stronie, żeby być pewny, że się nie przelega. I tak jak jest, teraz mogę pomieszać ciasto. Zobacz tutaj, widzisz, on delikatnie opadnie. Piękny, ma konsystencję, tak jak chleb. Musisz liczyć około 30 gram ciasta na jedną gofrę. Ja oczywiście zrobię to na oko. Z pomocą łyżką teraz, który nawilży,
rozprowadzam wszędzie naszego ciasta. Tak jak naleśniki, mówi się, że pierwsze gofry, tak jak naleśniki, są najbrzydsze. Zaraz zobaczymy. I musisz podsmażyć gofry, powiedzmy, jakieś 3-4 minuty. Zobaczysz, po prostu będą miał piękny, złoty kolor. No i ciasto jest naprawdę pyszne. Ja uwielbiam, to jest właśnie kolejny smak mojego dzieciństwa, to jest surowe ciasto. Uwielbiam. No, nie jest do końca super mega zdrowy, bo mamy surową mąkę, ale ten podsmak to jest smak mojego dzieciństwa. 3-4 minuty minęło. Odkrywamy nasze najbrzydsze gofry dzisiejsze. Czyli zobacz, jakie są brzydkie. Są piękne, mimo że to są pierwsze. Ja Ciebie polecam, żeby je nie przekroić w tej chwili. Dlatego, że jak je podzielę, pokroję je, to po prostu opadną. Zobacz, jakie są piękne. Teraz robimy kolejne. Ilości czasu, które Ci dodałem, wychodzą 12 duże gofry. Nie licz tutaj, bo są 11, bo już jedną zjadłem. Idealna jest nawet bez niczego, po prostu super smakuje. Możemy ją podawać tak, widzisz? Dodajesz po prostu troszeczkę cukru pudru, widzisz, z góry. A teraz pokażę Ci, jak moja babcia mi zawsze dała gofry, jak byłem dzieckiem. I cóż, pamiętasz o naszej bitej śmietany? Dodaję, tak jak babcia mi zawsze pokazała, na każdej dziurki, widzisz? I to będzie teraz gofry na wypasie. Ubita śmietana. Ale to nie koniec, bo moja babcia zawsze robiła tak, bite śmietany i na przykład wiśnie i przyrośnie na każdy. Ale że już mam 4 do przodu, czyli 40, przemiany materii niestety zahamowało, muszę uważać na boilera. To nie dodam wszędzie, tylko dodam troszeczkę. Widzisz? Najlepszy moment! Próbujemy. Posłuchaj to. Słyszysz ten jak je zrobisz, to taki sam będziesz miał w domu. Są pyszne. Idealne ciasto. Bita śmietana, nie za słodka. Dziemnik idealny. Koniecznie zrób te gofry, pochwal się. Napisz w komentarzu na dole tutaj, czy smakowało Ci ten przepis, czy nie. Nie smakują cięcie. Stop! Wiemy!